Halo, siemano, z tej strony QB. Jestem nowa seria ogólnie na tym kanale, GTA Real Life. I dzisiaj będziemy sobie grać i ogólnie jestem człowiekiem, co ma 3000 tylko na koncie. Mam hacjentę i jestem ogólnie takim normalnym człowiekiem, nie? Tak, normalnym. Dobra, dzisiaj mam zamiar kupić sobie jakiś samochód, ale przed tym właśnie musimy sobie iść do sklepu i kupić sobie coś do żarła, bo akurat jestem biedny i nic nie mam do żarła, więc lecimy sobie do sklepu. Ja wam zrobię cięcie, bo to będzie długo trwać. I ogólnie nie wybaczcie, widzowie, że ja to nagrywam jakby w GTA Online, ale no, Five Ma nie da się ustawić, nie? Dobra, ja idę. Dobra, widzowie, pójdziemy sobie skrócę do tego sklepu, bo czemu by nie w sumie? O kurde, ale dzielnica jakichś pajaców tutaj. O! Co pan celuje do mnie? Kim ty jesteś? Ja człowiekiem, a idę sobie przez miasto. Szukasz może samochodu? Szukasz może samochodu? No, szukam, no. 3000 jest dany twój. Dobry, pokaż. Napęd na przód ma? Napęd na przód ma, mordo? Ma. O, jak na sam początek to w sumie dobrze. Fajnie wygląda. Trzy tysiące. Trzy tysiaki? No. Dobra, a tutaj co? Inaczej koległem. Do zaoferowania. Z bitą szybą. 5 milionów. 5 milionów. Nie, 5 milionów. No, za ten samochód 5 milionów. Dobra, jestem za biedny, to nie kupię tego samochodu. Ale ten mogę wziąć za 3000 ten. Te? No. Dobra, to jeszcze raz. Masz? 3000? 3000. Dokumenty masz? O, dzięki. Idziemy podpisać na kartonie. Jestem przybranym typem, ja nie mam papieru na ten samochód. Nie odzywa się albo ci daję heada. Dobra. Biorę ten samochód, biorę. Do widzenia. Tylko zamknę. Widzowie, mamy samochód. Mamy samochód, już w pierwszym odcinku mamy furę. Punto. Dobra, jedziemy sobie do tego sklepu, co mówiłem wam. A jakiś gangster... Co tu jest? Panie, co tu jest? Nie wiem, co się stało. A, panie, strzelałem do mnie, to ich zabiłem. Zaraz też tak samo pan skończysz, jak cezodnie pojedziesz. Dobra, jadę. Widzowie, trzeba go zgłosić na policję. O! Słyszałem to! Co pan Słyszałem to! Słyszałem to! Dobra, bez... Jadę do sklepu, chłopie, weź się uspokój. Kupiłem od ciebie samochód, a ty mi niszczysz go. Dobra, bety. No a co robisz, idiotą? Ja idę sobie kupić żarcie. Siemanderko. Jeszcze raz powiesz, że idziesz na mnie nakapować na policję, jeszcze raz! To cię znajdę! To mnie znajdziesz, dobra, bo... Dobra, widzowie, wiemy sobie... Meteorite'a. Ja poproszę panie Meteorite'a, co pan tak się stresuje? Co pan się tak stresuje, Meteorite'a? A, biorę nara! O, ty kurwa! Weź mi wyjść z samochodu! Dobra, widzowie, kończymy ten odcinek, bo jakiś debil się pluje... No! Co ty robisz? Człowieku! Dobra, odkupujesz mi to! Przybiłeś mi oponę! Odkupujesz mi masz to? Odkupujesz! Masz pieniądze! Chcesz pieniądze, to się zatrzymaj! No i dzięki! Widzowie, w następnym odcinku pojedziemy sobie i naprawimy ten pojazd. Mam już słowa, chcesz dostać gangsterem? Gangsterem chcę zostać? Bo Jakie zyski? Dlaczego my w ogóle stoimy tutaj, jak za chwilę gliny przyjadą? Jedz za mną do szemranej uliczki. Tutaj jest parking, nie pan se zaparkuje na parkingu. Panie, gdzie ja pan jedzie? No do parkingu. Dobra. No i co pan chciał mi zaoferować? Niech pan już nie celuje. Dostałby pan pistolet na początku z tłumikiem. No. I patrz, panie, widzisz, jaki samochód zarobiłem? Tego? Na gangsterstwie? No, 100 tysięcy za jeden napad. 100 tysięcy za jeden napad. Widzowie, będziecie musieli napisać, czy zostać gangsterem, czy normalnym człowiekiem. A ty, chłopie, się uspokój i do mnie nie celuj. Strzela w taki, dobra. Ja stąd uciekam, nie strzelaj we mnie, jutro mi odkupisz oponę.
tutaj. Słodko, dałem ci pieniądze! Dobra, sorry, zapomniałem. Jeżdżę jak dupa, bo jeszcze nie mam prawa jazdy, widzowie, ale na razie tak nielegalnie jeżdżę, że w sumie z tymi lampami. Jadę ślinę nakapować na ciebie! Dobra, Betan, kapuj, kapusiu. Ja lecę sobie, widzowie, gdzie jedziemy, a jedziemy sobie w sumie... On... On!